Święty Jan od Krzyża tak pisał o pewnym pasterzu. Był sobie pasterz, samotny wśród świata. Nie znał co radość, co wzajemne serce. Bo choć miłością gorzał u pasterce, tysiąc udręczeń piersi jego przygniata. Nie płacze, choć się krwawią jego rany, ani się skarży na śmiertelne bóle, kiedy mu w sercu i pali, i kole. Płacze, bo od niej czuł się zapomniany. I tak, gdy o nim wcale nie pamięta, piękna pasterka znosi tę męczarnię. Wśród obcych deptać daje się bezkarnie, takie na nie miłość nałożyła pęta. Biedny ja, woła, biedny z tej przyczyny, że moją miłość zdeptała tak dumnie, że szczęścia ze mną nie chciała, ni u mnie, miłość mnie karze i dręczy bez winy. Po długich mękach na krzyż wbity w ziemię wspiął się i w krzyża otwarte ramiona, kładąc się pasterz, głowę zawiesił kona. Lecz sobą uniósł tej miłości brzemię. Umiłowani w Chrystusie Panu, drodzy bracia i siostry, drodzy czciciele męki pańskiej. W czasie naszych rozważań podczas nabożeństw gorzkich żali spoglądamy cały czas na krzyż Chrystusa i pragniemy zagłębiać się w tą wielką tajemnicę krzyża. W pierwszym rozważaniu zastanawialiśmy się nad znakiem krzyża. W drugiej refleksji podjęliśmy zagadnienie naszej postawy wobec krzyża. Natomiast tydzień temu rozważaliśmy problem kształtu krzyża w naszym życiu. Dzisiaj chciałbym, abyśmy zamyślili się nad znaczeniem ramion krzyża w naszym życiu. Pewna stara legenda opowiada o ludziach, którzy nieśli ze sobą swoje krzyże. Jednemu z pielgrzymów wydawało się, że jego krzyż jest za ciężki, więc nie myśląc wcale, odpiłował kawałek swojego krzyża. Po długiej wędrówce wszyscy stanęli nad przepaścią. Na drugim brzegu było widać, jak na dłoni, tą ziemię obiecaną. Niestety nie prowadził tam żaden most. Pielgrzymi po chwili wahania położyli swoje krzyże nad przepaścią. I wszystkie te krzyże pasowały na długość i stały się tak jakby kładką. Tylko ten jeden, obcięty krzyż okazał się za krótki. Jego właściciel stał teraz bezradny, smutny i jakże bardzo samotny. Moi drodzy, pewien poeta trafnie podaje znaczenie krzyża, a przede wszystkim jego ramion. Mówi, wmyśleć się w znak krzyża, który jest znakiem chrześcijaństwa. Korzenie jego tkwią w ziemi, a ramiona obejmują całość stworzenia, by unieść je w górę, by unieść je do nieba. A Jezus woła z krzyża i mówi, a gdy ja zazwisnę na krzyżu, wszystkich pociągnę ku sobie. Moi drodzy, Góra Golgota jest szczególnym miejscem. Miejscem, z którego rozciąga się widok, można by powiedzieć, na cały ówczesny świat. A widok z krzyża dosięga wszystkie pokolenia tej ziemi. Nawet te, które dopiero po nas nastaną. Nikt z nas, nikt z ludzi nie jest wyłączony z zasięgu Chrystusowego krzyża. Te ramiona nikogo nie wypuszczają ze swoich objęć, bo nie są to ramiona drewniane, nie są to ramiona materialne o określonym wymiarze.
bo tylko Bóg swoim zasięgiem może objąć cały świat, nie pomijając tym nikogo. Te ramiona to ramiona, pomiędzy którymi zwisa głowa. Głowa ociekająca krwią, wypływająca z podcierniowej kory. Głowa, z której promienieją niezwykłe Boże oczy. Oczy, które nikogo nie oskarżają, lecz wszystkich usprawiedliwiają, wszystkich uniewinniają. W tej głowie zarysowują się spieczone gorączką usta, które szepczą słowa przebaczenia. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Pomiędzy ramionami krzyża bije żywe ludzkie serce. Serce przebite w uszniu żołnierza, ale nie unieśmiercone, bo jest to serce równocześnie Boże, serce nieśmiertelne, serce niepodlegające prawu śmierci, serce jakże wymęczone do ostatecznych granic, a jednak wciąż żywo bijące. Bijące płomieniem miłości, miłości skierowanej ku każdemu człowiekowi, ku każdemu z nas. Ramiona krzyża są przymocowane olbrzymimi gwoździami, a jednak żadna ziemska moc nie zdoła ich unieruchomić. Przygwożdżone ręce nieustannie, bez chwili odpoczynku, wyrywają się po człowiekowi. One go błogosławią. Chronią przed atakami szatańskimi. Obdarzają darami łaski. Miłosierdzie, przebaczenie. One leczą, uzdrawiają i wskrzeszają umarłych na duszy. Można by powiedzieć, że Chrystus wypożyczył te swoje ramiona od swojej matki, która tak często trzymała go właśnie w swoich ramionach. I stąd wiersz księdza Jana Twardowskiego. Ale są takie krzyże ogromne, gdy kochając, za innych się kona. To z nich spada się jak grona wyborne w Matki Bożej otwarte ramiona. Moi drodzy, ramiona krzyża są jak ramiona matki, bo to matka nigdy nie przestaje pomagać, nigdy nie przestaje chronić, zabezpieczać, przebaczać. Ręce matki są niesłużone w pracy dla swoich dzieci, są niespożyte w hojności dla nich. Czasami sama odejmuje sobie od ust, aby nasycić swoich najbliższych, bo ramiona matki chronią swe dzieci, nawet na odległość. Już dzisiaj mniej, ale również nie brakuje matek, które stając w drzwiach mieszkania, domu, robią wielki znak krzyża nad wychodzącymi do szkoły, do pracy, czy wybierającymi się w podróż domownikami, powierzając w ten sposób ich mocy Chrystusa ukrzyżowanego. Świadczy o tym chociażby wiersz współczesnej poetki. Mam swój talizman, krzyż z powietrza, nakreślony ręką matki. Kiedy mnie żegna, gdziekolwiek jestem, to czuję nad sobą siłę tego krzyża i widzę siwą figurkę na progu. Jest taka krucha, jakby z oszronionym gałązek złotej renty w zimowym ogrodzie. Drżę o nią. Wiatr może ją porwać. Skrzydła ptaka porwać. I co potem? Moi drodzy, musimy zadbać o siebie. O samego siebie, by czasem nie wyrwać się z ramion krzyża, by nie rzucić się nieopatrznie w objęcia czegoś, co nie ma nic wspólnego z Jezusowym krzyżem, abyśmy go nie uznali za głupstwo, tak jak poganie, czy za zgorszenie, tak jak
na pastwę ciemności, w której panuje śmierć, w której panuje grzech i smutek. Mamy wiele momentów przed oczyma, kiedy to święty Jan Paweł II z rozłożonymi rękoma witał zgromadzonych pielgrzymów. To od właśnie od Chrystusa uczył się, że czasem gesty mówią więcej niż słowa. W jego ramionach każdy miał miejsce, każdy czuł się bezpiecznie. To on tulił do swojego serca dzieci, młodzież, ludzi starszych czy grzeszników, jak chociażby swojego zamachowca, z którym spotkał się w więzieniu i serca mu przebaczył. Swoimi ramionami, tak jak właśnie Chrystus na krzyżu, ogarniał wszystkich pielgrzymów w geście błogosławieństwa. Natomiast pamiętne są słowa, na pewno niektórzy z was tutaj siedzących pamiętają, jak to w Zakopanem w 1997 roku papież wołał do całego narodu: Ojcowie wasi na szczycie Giełmudzkiej ustawili krzyż. Ten krzyż tam stoi i trwa. Jest niemy, ale jest wymownym świadkiem naszych czasów. Rzecz mocna, że ten jubileuszowy krzyż patrzy w stronę Zakopanego i Krakowa. I dalej, w kierunku Warszawy i Gdańska. Ogarnia całą naszą ziemię, od Tatr aż po Bałtyk. Dlatego nie wstydźcie się tego krzyża. Starajcie się co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie tego krzyża. Nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach, w waszym życiu rodzinnym czy społecznym. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, który właśnie w krzyżu znalazł swój najgłębszy wyraz. Moi drodzy, nikt tak nie pokazał, jak święty Jan Paweł II, że przemijanie, cierpienie, ludzka słabość mogą być błogosławione, kiedy przeżywa się je w ramionach Chrystusowego krzyża. Zadajmy sobie dziś konkretne pytanie. Jak ja przeżywam swoje życie? Jak ja przeżywam swoje cierpienie, może swoją chorobę? Czy oddaję to wszystko Chrystusowi? Czy poświęcam mu się? Czy jest to tylko moje osobiste, a nie Jezusa? Tylko w ramionach Chrystusa, Chrystusowego krzyża, można poprawnie odpowiedzieć na problem cierpienia w życiu współczesnego człowieka. Chiara Lubiś, założycielka ruchu Focolare, pisze: cierpienie jest jak dźwięk dzwonka, który wzywa do modlitwy. Gdzież więc można lepiej się modlić? Moi drodzy, gdzie można lepiej się modlić, jak nie w ramionach Chrystusa ukrzyżowanego? A jak ty się modlisz? Jak wygląda twoja modlitwa? Czy jest to modlitwa z serca, z potrzeby ducha, czy tylko z obowiązku? Bo tak trzeba. Czy na modlitwę oddajesz się Chrystusowi, a w szczególności ukrzyżowanemu? Dzisiaj, kiedy krzyż traci na wartości, kiedy jest deptany, za nic uważany, kiedy chce się go ściągać ze ściany i z serca ludzkiego, potrzeba mojej drogi światów. Jan Paweł II to za mało. On pokazał przykład, że można, że się da, że brzemię krzyża, że brzemię cierpienia niesione z Chrystusem staje się lekkie do zniesienia. Ale również my mamy być tymi świadkami, czytelnymi świadkami Chrystusa, Jego krzyża. Bo krzyż kształtuje całe nasze życie. Nie tylko kawałek, nie tylko fragment, ale od początku do końca. I tego
instytucjach i urzędach, gdzie pracują ludzie wierzący. Musimy krzyżowi w naszym polskim życiu, wszystkimi drogami, które do tego stoją otworem, przywracać właściwe miejsce. Trzeba, aby ten krzyż stale nam mówił, kiedy tylko na niego spojrzymy. Kto krzyż odgadnie, ten nigdy nie upadnie. Bo tylko krzyż prowadzi do niego. Dlatego, moi drodzy, weźmy krzyż i idźmy za nim. Idźmy za Chrystusem, który z krzyżem na ramionach utorował nam drogę. Bo krzyż jest drabiną do nieba. Cóż to za wielki skarb w godzinie naszej śmierci, jak nie krzyż. Jak lekko umiera ten, kto żył na krzyżu. Krzyż rozpościera swe ramiona na wszystkie strony świata. Krzyże są jak piękny most, można powiedzieć, na drodze do nieba. Niech więc zwieńczenie naszego dzisiejszego rozważania będzie fragment pieśni wielkopostnej, którą tak dobrze znamy, ale czy ją tak naprawdę rozumiemy? Krzyżu mój, krzyżu, co on dla ciebie zrobił? Czym ciebie uczciłem? Albo czym ozdobił? Ty mnie ratowałeś całe moje życie, a ja szykowałem gwoździe w ciebie wbite. Krzyżu mój, krzyżu, czym ci wynagrodzę, żem stał obojętny przy krzyżowej drodze, zamiast dźwigać ciężar, którzy inni niosą, zaparłem się ciebie, jak Piotr onki śniącą. Krzyżu mój, krzyżu, wiem, że mi przebaczysz. Ty znakiem nadziei, a nie znakiem rozpaczy. Na twoich ramionach los świata spoczął i też los człowieka, który ciebie wzywa.